Witajcie kochani. W związku z tym, że wiele osób mi pisze, jak chronić się przed magią, przed negatywnym wudu, przed różnymi takimi rzeczami, które inne osoby starają się narzucić na nas, to chciałem wam opowiedzieć o dwóch kamieniach, które są bardzo zdrowe. To jest właśnie sulikram, który jest chroniący przed właśnie wampirami energetycznymi, przed wszelkimi rodzaju energiami negatywnymi. I tutaj macie jaspis, który chroni nasze ciała subtelne przed zabraniem naszych ciał subtelnych, przed przejęciem naszych ciał subtelnych, jak również czyści nasze ciała subtelne z negatywnych energii. To jest właśnie ten kamień, który nam pomoże po prostu oczyścić nasze ciała subtelne w naszym ciele. Dodam, że jeszcze takim kamieniem, który jakby zharmonizuje nasze czakry, naszą czakrę serca i nasze czakry gardła, jest kamień Mołdawit, który Mołdawit chroni nasze górne czakry, czakrę korony, czakrę gardła, czakrę serca. To są takie trzy podstawowe czakry, które są bardzo istotne dla naszego zdrowia. I jeżeli osoba ma przy sobie właśnie Mołdawit, czy to w formie takiego wisiorka lub w takiej koli z kamieniami, wówczas może skutecznie chronić się przed oddziaływaniem negatywnych energii. Dodam, że Mołdawit ma promieniowanie na plus 30 pozytywnych energii. Jest to kamień promieniujący bardzo wysoko. Tutaj mamy właśnie sulikram, który właśnie też bardzo wysoko promieniuje i daje nam te energie chroniące przed wampirami energetycznymi, których w dzisiejszym społeczeństwie jest sporo. I właśnie ten jaspis, on powoduje to, że chcący lub niechcący, pewne osoby niechcące nam mogą przejąć ciała subtelne, a pewne osoby specjalnie nam mogą przejąć ciała subtelne. Dlatego w dwóch przypadkach jaspis jest korzystny dla nas. Ponieważ nosząc taki jaspis w formie wisiorka, czy w formie korali, czy w formie po prostu takiej, jaką w tej chwili posiadam w kieszeni, powoduje to, że jesteśmy jakby chronieni przed przejęciem tych ciał subtelnych. Dodam, że jeszcze raz powtarzam w tym programie, że przejęcie ciał subtelnych jest naprawdę bardzo, bardzo negatywne z tego względu, że osoba ma przejęte jakby całą swoją osobowość przez inną osobę. Ciała subtelne są bardzo istotne dla dobrego samopoczucia i jeżeli dana osoba przejęła nasze ciała subtelne, no to wówczas się czujemy niestety bardzo, bardzo źle. Nie możemy się skoncentrować, nie możemy myśleć za siebie. Jesteśmy po prostu jakby, no jesteśmy jakby żywi, ale jednocześnie jakbyśmy byli umarli w naszym ciele żywym. To coś takiego mniej więcej. Tak to się właśnie manifestuje. I żeby się nie dać tym inteligentnym panom, tym inteligentnym wróżkom i różnym takim wiedźmom i niewiedźmom i w ogóle, tak musimy po prostu nauczyć się radiestezji, posługiwania się wahadełkiem czy różdżką i musimy po prostu wiedzieć, z kim mamy do czynienia, czy to jest osoba negatywna, czy to jest osoba pozytywna, czy dana osoba jest alien, czy dana osoba jest z kosmosu, czy dana osoba jest archontem, czy czymkolwiek ona jest. Po prostu dzięki radiestezji możemy odkryć tożsamość danej osoby. Ponieważ jest wiele wróżek i wiele różnych takich, jak można powiedzieć, janków, muzykantów, którzy po prostu się podają za niby radiestetów, a jasnowidzów, a takich, siakich, owakich i nie wiadomo tak naprawdę z kim mamy do czynienia. I dzięki radiestezji, dzięki temu, że się możemy nauczyć osobiście radiestezji, możemy sobie zweryfikować daną osobę, kim tak naprawdę dana osoba jest. Także, drodzy kochani, nic pilniejszego, jak nauczyć się po prostu posługiwania się wahadełkiem, różdżką. Moja przyjaciółka robi tak właśnie takie kursy teraz w Polsce i żeby ludzie przychodzą do niej po prostu, żeby się nauczyć posługiwania się wahadełkiem i różdżką. Ponieważ dzięki temu, że się nauczycie posługiwania się wahadełkiem, możecie sobie wybadać nie tylko osoby, kim dana osoba jest, czy na przykład dany kamień wam służy lub wam nie służy, ale możecie też zbadać waszą żywność, możecie zbadać osoby z waszego środowiska, czy one mają wpływ pozytywny na was, czy mają wpływ negatywny. No, możecie sobie naprawdę zbadać wiele, wiele rzeczy. Oczywiście nie polecam stosowania wahadełka więcej jak 3 do 2 godzin na dzień. Ponieważ to wyczerpuje też naszą pranę, naszą energię witalną, prawda? Także
każdy dzień można sobie popraktykować troszkę i po prostu mieć już te właściwości, rozwijać sobie te właściwości właśnie radiestezyjne i dzięki czemu możemy sobie po prostu wybadać pewne rzeczy, tak? Także polecam właśnie te trzy kamienie. Pierwszy jest Moldawit, potem jest Sulikram, który jest przeciwwampirom energetycznym. I jeszcze raz powtarzam, ten kamień właśnie jest jaspis. On harmonizuje ciała subtelne i spowoduje to, że osoba nie może mieć przejętych ciał subtelnych. Ona po prostu powoduje jakby zharmonizowanie tych ciał subtelnych z naszym ciałem materialnym. Także dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze raz polecam nasz odpromiennik mineralny, który jest na linku pod naszym YouTube'em i do widzenia.